Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Mówimy w tym punkcie programu o zmasowanych atakach na świętego Jana Pawła II, na papieża, po ostatnich doniesieniach odnośnie jego bliskiego współpracownika, kardynała Dziwisza. Ataki, zarzuty padają także na papieża Polaka. Kto atakuje świętego Jana Pawła II i czy rzeczywiście są ku temu podstawy? Pytamy publicystę Grzegorza Górnego, który w tygodniku Sieci szczegółowo, nie tylko dziś, nie tylko przy tej okazji, ale od wielu lat opisuje właśnie to, co dzieje się w Watykanie i ma informacje odnośnie nie tylko tych ostatnich oskarżeń, ale także wcześniejszych, które padały pod adresem papieża Polaka. Grzegorz Górny z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, zacznijmy od tego, czy słuszne jest wrażenie, jakoby właśnie próbowano przypisać Janowi Pawłowi II odpowiedzialność za tolerowanie czy przyzwalanie na pedofilię w Kościele katolickim. Ewidentnie jest to prawda, dlatego że zauważmy, że 10 listopada, kiedy został opublikowany raport w sprawie kardynała McCarricka, który był sporządzony w języku angielskim i włoskim, to nie minęło parę godzin, a już wiele mediów w Polsce podawało informacje, jakoby raport wskazywał na winę Jana Pawła II w ukrywaniu i tuszowaniu afer pedofilskich. Tymczasem w raporcie nic takiego nie ma, a już od samego początku została przez tuby propagandowe narzucona określona narracja oczerniająca Jana Pawła II. No i trudno uznać to za przypadek, że naraz w sposób tak zorkiestrowany w tylu miejscach ruszyła cała fala komentarzy, które kazały ludziom myśleć w tym raporcie w sposób taki, który nie znajduje uzasadnienia. Czyli zanim jeszcze ktokolwiek go przeczytał, miał już wiedzieć, co o tym wszystkim myśleć. No jest pytanie, dlaczego te wszystkie komentarze były takie same, czyli wskazywały wbrew faktom na winę Jana Pawła II. A czy możemy o tym mówić, że święty Jan Paweł II nie wiedział o tym, co dziś wiemy? No z perspektywy po prostu czasu, z perspektywy tego, że te dokumenty, które docierały wówczas do papieża, były inne, albo w ogóle dokumentów jeszcze wtedy nie było, że były opinie, było słowo przeciwko słowu, no i też kontekst historyczny jest bardzo ważny. Wcześniej, Grzegorzu, pisałeś w tygodniku Sieci także o sprawie Massiela, który okłamał papieża, któremu święty Jan Paweł II uwierzył na słowo. Kontekst historyczny, o którym mówię, jest bardzo ważny. Pamiętajmy, że to były czasy komuny w Polsce i wówczas władza bardzo mocno oczerniała duchownych. Jak na to patrzeć właśnie także w tym kontekście? Rzeczywiście pod adresem kardynała McCarricka pojawiały się jedynie wtedy pogłoski, plotki, które nie były sprawdzone, które po zweryfikowaniu się nie potwierdziły, a sam McCarrick twierdził, że padł ofiarą fałszywych oskarżeń. Jan Paweł II pamiętał z czasów komunistycznych, że służby specjalne preparowały fałszywe oskarżenia wobec księży, żeby ich skompromitować. On sam padł, czy miał paść ofiarą tego typu prowokacji, czyli operacji pod kryptonimem Triangolo, prowadzonej przez kapitana SB Grzegorza Piotrowskiego. Miał też w pamięci świeżo sprawę kardynała Josepha Bernardina z Chicago, który w 1993 roku został oskarżony przez byłego kleryka o molestowanie seksualne, a później ów oskarżyciel przyznał się, że oskarżał kardynała fałszywie, żeby wyłudzić odszkodowanie od diecezji w Chicago. Więc z jednej strony Jan Paweł II miał niepotwierdzone pogłoski, plotki. Aha. Z drugiej strony słowo samego McCarricka i wielu biskupów amerykańskich, którzy dawali słowo za McCarricka, że jest on niewinny. A pamiętajmy, że to była zupełnie inna sytuacja niż dziś, kiedy my wszystko wiemy o McCarricku
i kiedy my tą naszą dzisiejszą wiedzę rzutujemy na tamte czasy. Mhm. Ja może przywołam taki jeden bardzo znamienny fakt. Otóż w roku 2000, kiedy obchodzono rok jubileuszowy, Jan Paweł II postanowił dokonać takiego aktu oczyszczenia pamięci Kościoła i przeprosić publicznie za winy synów Kościoła w przeszłości. Pamiętamy, że Jan Paweł II wtedy przepraszał za wiele ciemnych kart z historii Kościoła. Tam znalazły się słowa ubolewania za działalność inkwizycji, konkwistadorów, krzyżowców i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważmy, że ani słowa nie było w przeprosinach o pedofilii. Mhm. Dziś papież zdecydował się przeprosić za winy Kościoła i nie wspomniał ani słowem o pedofilii, to media by go rozszarpały. A wtedy wszystkie media milczały na ten temat. Wszyscy przyjęli to jako oczywistość. Nikt z tego powodu nie protestował. Dlaczego? Dlatego, że była wtedy taka świadomość społeczna, powszechna także w mediach, że pedofilia nie jest żadnym problemem, że nie jest to powód, dla którego Kościół mógłby przepraszać za grzechy swoich wiernych. Więc wtedy była zupełnie inna sytuacja i my naszą dzisiejszą wiedzę rzutujemy na tamte czasy, a należy je widzieć w tamtym kontekście, w kontekście wiedzy i świadomości, jaką w tamtych czasach mieli ludzie. Tymczasem, no oczywiście, że jest to prawda, tymczasem no to, jak wygląda dzisiaj sytuacja polityczna, jak wyglądają też aleja, choćby tabliczkę z napisem Aleja Świętego Jana Pawła II, jest aleją ofiar Jana Pawła II. W ten sposób dzisiaj postępują no, protestujący, trudno też zlokalizować konkretne środowisko, które za tym stoi, ale te osoby, które profanują też pomniki papieża Polaka, które właśnie w ten sposób działają. My pytaliśmy właśnie na portalu w polityce.pl, czy jest to już zorganizowana akcja, czy rzeczywiście w ten sposób należy odbierać chęć zniszczenia wizerunku czy pamięci o papieżu Polaku. Ta akcja przybiera takie rozmiary, że trudno ją uznać za spontaniczną, raczej za zorganizowaną. Jeżeli mielibyśmy wskazywać jej przyczyny, to myślę, że oskarżenia o pedofilię są tylko pretekstem, dlatego że tym, co przeszkadza, jest głównie nauczanie Jana Pawła II. On jest największym autorytetem dla Polaków, a on nauczał pewnych praw, które są dzisiaj niewygodne. Mówił o nienaruszalności ludzkiego życia, o tym, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Przeciwstawiał się eutanazji i można wskazywać wiele tego typu punktów jego nauczania, które są dla wielu ludzi i środowisk dzisiaj nie do przyjęcia. I z tego powodu jest on głównie atakowany, a sprawa pedofilii jest pewnym pretekstem, który się wyciąga, żeby obalić autorytet Jana Pawła II, a tym samym zdyskredytować całe jego nauczanie. Bo jeżeli wskaże się, że Jan Paweł II był hipokrytą, prezentował podwójną moralność, to właściwie traci on prawo moralne do wydawania wiążących sądów i opinii, a tym samym jego nauczanie ulega destrukcji. I o to dzisiaj w tym wszystkim chodzi, żeby zniszczyć autorytet Jana Pawła II i obalić jego nauczanie. Jakby oddzielając te dwie kwestie, ale należy zapytać także w tym kontekście o prawdziwość zarzutów co do kardynała Dziwisza. Ja myślę, że Komisja Watykańska, której zdecydował się poddać kardynał Dziwisz, wyjaśni tą sprawę. Przypomnę, że TVN, który wyemitował swój materiał o kardynale Dziwiszu 9 listopada, a więc w przeddzień opublikowania raportu o kardynale McCarricku, wiele sobie obiecywał właśnie po tym raporcie. Mówiono, że ten raport ujawni
mroczną twarz kardynała Dziwisza, a nic takiego się by nie stało. Tam kardynał Dziwisz w ogóle się nie pojawia jako jakaś znacząca postać, nie ma tam żadnych dowodów go obciążających, no więc musimy czekać na to, co powie Komisja Watykańska. Na razie mamy pewne zarzuty, natomiast nie mamy żadnego twardego potwierdzenia tych zarzutów. Zarzuty między innymi są takie: wysyłałem list, prosiłem o interwencję, nigdy ten list nie dostał odpowiedzi, ale także nie ujrzał światła dziennego. Czy przyjmując założenie, że list trafia na biurko kardynała Dziwisza, ten go czyta, zostawia, czy można, nawet jeżeli tak było, wiązać tę sprawę ze świętym Janem Pawłem II? Ale sprawa, o której teraz mówimy, dotyczy roku 2012, a więc miało to miejsce 7 lat po śmierci. Jana Pawła II, więc no trudno wiązać ją z Ojcem Świętym. Natomiast co ciekawe, w wywiadzie dla portalu Crux, amerykańskiego portalu katolickiego, kardynał Dziwisz pytany o to, kto w otoczeniu Jana Pawła II podejmował te decyzje dotyczące tych spraw, to on wypowiedział takie znamienne zdanie, że dla Jana Pawła II w tych sprawach partnerem był sekretarz stanu, a nie jego osobisty sekretarz. Aha. I że właściwie on był figurą zbyt mało znaczącą w strukturach watykańskich, by mieć realny wpływ na wydarzenia. No i to trzeba sprawdzić, dlatego że w kontekście tych zarzutów, kto z otoczenia Jana Pawła II blokował pewne informacje, pojawiają się najczęściej dwa nazwiska, czyli ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Angelo Sodano i właśnie osobistego sekretarza papieża, czyli ówczesnego księdza Stanisława Dziwisza. Czytając komentarze niektórych watykanistów, znalazłem tam informację, że większa odpowiedzialność spoczywa właściwie na kardynale Sodano, który był wtedy osobą numer dwa w Watykanie i właściwie po papieżu najpotężniejszą figurą w Stolicy Apostolskiej. Ale myślę, że powinno być wszczęte także w tej sprawie dochodzenie, które by wyjaśniło wszelkie zarzuty w tej kwestii, dlatego że poruszamy się w sferze pewnych ogólników, niedomówień, powiedzeń, hipotez, które rzucają cień na niektóre osoby, a tak naprawdę nie mamy żadnych dowodów. I dobrze by było, gdyby zostało przeprowadzone takie dochodzenie i gdyby definitywnie wyjaśniono odpowiedzialność wszystkich ludzi, i kardynała Dziwisza, i kardynała Sodano, i innych osób z otoczenia Jana Pawła II. Czy prawda, jeżeli wyjdzie na światło dzienne, będzie w stanie skończyć te ataki na świętego? Myślę, że nie, dlatego że tutaj jakby nie chodzi o konkretne zarzuty, ale chodzi o całość nauczania Jana Pawła II. I niezależnie od tego, czy on zostanie oczyszczony, czy nie, a jestem pewny, że zostanie oczyszczony, że tutaj żadne zarzuty nie ciążą na papieżu, to niezależnie od tego jego nauczanie i tak będzie atakowane, i tak będzie krytykowane, ponieważ stanowi znak sprzeciwu wobec wielu ideologii współczesnego świata. No to tą smutną konkluzją kończymy ten punkt naszego programu. Grzegorz Górny, z doskonałą wiedzą na temat tego, co się dzieje w Watykanie, publicysta tygodnika Sieci, też w tygodniku Sieci warto śledzić właśnie teksty na ten temat, na temat ataków na papieża Polaka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję państwu za uwagę, polecając jednocześnie i portal w polityce.pl i właśnie tygodnik Sieci państwa uwadze, a za chwilę w telewizji w polsce.pl kolejne gorące pytania.